Witam w kolejnym odcinku, że konflikt pustynna burza. Zaczynamy kolejny odcinek, mamy trzy zadania. Trzeba zniszczyć jednostki pancerne, czyli czołgi, działa przeciwlotniczej, czy... I jeszcze drogę trzeba oczyścić. Okej, no drogę pewnie to trzeba z czołgów, tam z takich tych dział właśnie przeciwlotniczych, z piechoty, jakichś przeszkód, nie wiem, dobra. I sorki, że dawno odcinka żadnego nie wrzucałem. No ale ostatnio mniej czasu miałem, no i nie miałem kiedy nawet tego nagrać. A teraz postaram się jak najszybciej to skończyć, tę całą serię z konflikta i zacząć jakąś nową serię. Jeszcze nie wiem z czego, pomyślę i zobaczymy jeszcze. Tu już niewiele misji mi zostało w konflikcie, już niedługo skończę. No i poczekamy i zobaczymy, co tam nagramy. A teraz grajmy dalej. Dosyć fajna misja, czołgiem jedziemy. Jeszcze takich misji nie było. Fajnie, że moi ludzie od razu strzelają, ja nie muszę strzelać, oni od razu czołgę nawalają. Ja tylko sobie postoję. Trafić nie mogą. Nie wiem, no, zabili. Dobra, jedziemy dalej. No, są kolejni. Co jak trafiają, jakiś się strzał tak leci. A właśnie tu jest ta droga i trzeba drogi oczyścić, no to z takiego czegoś właśnie chyba, tak mi się zdaje. Pójdę, nie wiem, C4 pod to podłożyć. Zobaczymy, czy C4 da radę. No tam czołg jest. Szybko trzeba go ściągnąć najpierw. No gdzie tam? W tą stronę. Nie wiem, czy trafię. Troszkę wyżej, no, poszło. Dobra, trafiony. Jeden padł. Gdzie on jest? Chodź jeszcze. Gdzie on jest? Tam jest chyba na czołgu. No, tu tarza się. Nie turlaj się, wstawaj. Okej. Gdzie on, co on się ściął w tym czołgu? C4 podłoże. Bo chyba to właśnie z tych przedmiotów trzeba drogi oczyścić, a nie jestem pewien, ale raczej tak. Bo droga tylko jest tutaj, a gdzie indziej oczyścić nie mogę. Okay. Detonator i bomba. Okej, broń. No dobrze, to raczej z tych właśnie trzeba pooczyszczać. Ale tam coś jeszcze jest, ale mi się nie chce z piechtaka iść. Wsiadaj, mój się, czy łapie. Okej, jedziemy dalej. Czy my pewnie zaraz wrogów napotkamy. Dobrze, że mam ten, te strzały z tej wyrzutni, tej, jak to bazuka, jak to jest, tylko że w ciągu. Nie wiem, jak to się nazywa. O, tam nie, znowu trzeba. To jest dobre, można ładnie go trafić. Tam za pierwszym razem jest, udało się. Poszło. Wtuszniemy kawałek. No i wysiądziemy tym. Podłożymy C4. No. Już 5 tylko mi C4 zostało, 5 sztuk. Mało trochę, ale pewnie gdzieś zaraz się zbierze czy coś, bo przeszkód tylko tyle będzie. O tą chałego po lewej, no czołg, chciała się to powiedzieć. Spóźnienie się, pierwszy on strzał oddał. Okej, detonator. Bum. Okej. Wiem, że tam z tyłu jest czołg, ale przypomniało mi się, że już go, ja już go rozwaliłem. Okej. Jedziemy. I teraz strzał się. Pozwolimy, on się tam obróci. Poszło. Okej, jedziemy. Tutaj jesteśmy, o, jeszcze kawałek mamy do przejechania. Jedziemy, jedziemy. Czołg. Tylko w łeb. Nie wiem, jeszcze o coś działo przeciwlotnicze. Gdzie ono to strzela? Nie, to nie strzela, jeszcze jest przeciwlotnicze. No to to jest na samoloty, to z C4 podłoży i będzie jeszcze lepiej. A nie, bo C4 to może mi chyba braknąć. Albo minę przeciwczołgową może. Chyba, że... Nie. Strzela? Czy co?
Nie, to chyba na samą noc jeszcze, ale dobra, C4, tylko że mi na tamte te nie brakło później. Ja idziemy zdetonować to. O kurde. Się moje ustawili. A, właśnie wszyscy, gdzie oni są? W czołgu jeden jest. Wejdę do czołgu i odjadę. Widzą moi, strzelają. Fajna akcja do tego, gdy się rotka czołgu go rzuciło. No to tam jeden jest z tamtej strony, a ten. Dobra, wyjechać. O właśnie. A wysiadamy i ich leczymy. Najpierw tego. I teraz tego. No dobra, wsiadać do czołgu. O, ten ma jeszcze te bazukę. Trzy strzały jeszcze. To dobrze, przyda się. Dobra, jedziemy. Wsiadać. Na przyczepkę. Okay. Ognisko tam sobie po prawej w dole ktoś zrobił. A mnie nie zaprosili, no. Nieładnie tak. Ale tu wolno jadzie ten czołg trochę. Wrogów nie widać. A jednak są. Moi załatwią. Idziemy. O, tam jest czołg. O, moi już go rozwalili. Z tej wyrzutni. Strzelił jak chciałem. Mój z wyrzutni sam ludnął w niego. I dobrze. Dobra. Niech fajnie tak strzelaj, tak jeszcze na łyd, tak przez niego, tak przez sam środek, tak poleciał do przodu. Kolejny, dobra. W łeb go, dobrze. Jak fajnie padło, co oni tak kręce tak fajnie rozkładają. O, znowu mój z rakiety walną. No i dobrze. Ja nie muszę się tym zajmować. Gdzieś tam z tyłu we mnie nawalają. Kurczę, miny! Miny, miny. Ale miny to można powycelać, ale chyba czołg sobie zostawię tutaj. Są też cztery podłoże. Czołg sobie zostawię. No tu, z tego się, że już C4 nie mam. Idziemy jeszcze. Jedno podłożymy. Czołga już nawet nie będę brał. Pójdę sobie z piechtaka. Albo nie, pojadę czołgiem, bo jeszcze tam mam te naboje. To pojadę. Tamte miny z broni rozwalę. Czołga do tyłu odparkuję. Wtedy będzie dobrze. No jeszcze mam te naboje, to mi się przydadzą. No chyba jak w minę szczelę, to chyba się ten. O, tu jakieś bazuki mogą być czy coś. Widzę, gdzie ja spadłem gdzieś. O, i są bazuki. A chyba nie, bazuka. Dobra, to już tam nie se leży, aka. Spadłem. Bum. Cel zrealizowany. O, to już drogi mam oczyszczone. Już tylko jednostki pancerne i działa przeciwlotnicze mi zostały tylko. No to mój czołg, przestraszyłem się, myślałem, że do tych. Znowu ich. Zapomniałem, że ja zostawiłem. Wystrzelę z broni te miny i pojadę. Przydadzą się jeszcze naboje. Bo jak będą czołgi czy coś, to już nie będę miał z czego strzelać. Mam tylko chyba trzy naboje bazuki, jak wtedy dobrze spojrzałem i dobrze zapamiętałem. Tam po lewo są miny. Żeby tak te oporkować pierw trzeba. Albo w ogóle po co przez sam środek, to ich nawet nie trzeba rozwalać tych min. Przecież są z boku. O kurde. O, ja jeżdżę. Dobra,
leżą, jedziemy dalej. Sprawdzimy, jak tam jeszcze daleko drogi. No tak w połowie mniej więcej jestem. No jeszcze tylko te czołgi, działa przeciwlotnicze mi zostały i będzie koniec misji. Dobrze, dawaj go ładnie, dobrze. Jak tędy pojedziemy, ta chyba w tamtej stronie też była droga, ale tędy sobie pojadę. No i strzelajcie tam, a nie się obijacie. Strzelać nie umie. Dobra, już moi go rozwalili. Idziemy. Krótkie cięcie na chwilkę. Dobra, kontynuujemy dalszą grę. Musiałem krótkie cięcie zrobić, ale już dobra. Wszystko ok. No i zaraz przerwiemy ten odcinek. To chyba raczej nie zdążę tego w dwóch partach. O, miny są, przejadę z boku. W jednym parcie znaczy tego nie zdążę. W dwóch partach będę musiał to narobić. Tu jeszcze jest kawałek gry. No, a nie chcę tak mieć na stygę, bo później bawić się w te ucinanie. Lepiej sobie. No to dobra. Zakończymy ten pierwszy part. No i zapraszam do oglądania, oceniania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia na następnym parcie. Cześć.